Dzisiaj wraz z tym kolegą, który stoi za mną, opowiem Wam o bieliźnie termoaktywnej. Kiedyś, kiedy słyszałem słowo bielizna, myślałem o majtkach, ewentualnie o stanikach, a potem zacząłem jeździć w góry i okazało się, że bielizna termoaktywna to przede wszystkim koszulki i leginsy. Bielizna termoaktywna ma za zadanie zadbać o termoregulację ciała i to nie za pomocą jakiegoś systemu grzałek, tylko za pomocą samego materiału. No bo właśnie, po dużej powierzchni tego materiału rozprowadzana jest wilgoć, którą produkuje nasze ciało i wtedy ona szybko może odparować. Dzięki temu, jak jest chłodno, to rzeczy nam się nie wychładzają i nie chłodzą naszego ciała, a jak jest ciepło, no to po prostu czujemy się dużo bardziej komfortowo. Zatem podstawową kwestią, o jakiej mówimy przy okazji bielizny, jest materiał, z jakiego jest wykonana. Powinniście wiedzieć, że bielizna sprzedawana jest zazwyczaj w pudełkach kartonowych, więc jeżeli kupujecie ją w sklepie stacjonarnym, no to warto do takiego pudełka podejść, otworzyć je, wyciągnąć, one zazwyczaj nie są w folii i dotknąć sobie materiału, żeby wiedzieć, czy macie do czynienia. No jeżeli kupujecie przez internet, no to tutaj trzeba po prostu uważnie czytać opisy. Możemy spotkać się przede wszystkim z dwoma rodzajami materiałów. Z wełną merino i z włóknami syntetycznymi. Wełny merino nie trzeba się bać. To nie jest taka wełna gruba, wiecie, gryząca, jak ta, z której babcie robiły nam czapki. Koszulki z wełny merino mogą sprawdzić się doskonale nawet latem. Główną zaletą wełny merino jest jej antybakteryjność, czyli to, że ona nie chłonie brzydkich zapachów. I to jest naprawdę niesamowita sprawa, bo w takiej koszulce można chodzić nieprzerwanie przez kilka dni i pocić się i tak dalej, a ona dalej nie będzie brzydko pachniała. Niektórzy mówią, że bielizny z wełny merino no, nie trzeba prać w ogóle. No ja myślę, że raz na jakiś czas warto ją przeprać. Niemniej to uczucie komfortu jest naprawdę, naprawdę niesamowite. Alternatywą dla wełny merino są włókna syntetyczne. Ja mam na przykład na sobie koszulkę z włókien syntetycznych i one nie są nigdy aż tak antybakteryjne jak koszulki z wełny merino. Niemniej producenci dbają o to, żeby to uczucie komfortu było jak najbardziej wysokie, po prostu. Więc niektórzy dodają jakieś jony srebra do materiałów, które dbają o antybakteryjność, a inni po prostu podnoszą stopień wentylacji. Syntetyki są też troszeczkę tańsze niż wełna merino. No i jeszcze ważne jest to, że są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, dlatego też czasami znajdziemy wełnę merino z domieszkami syntetyków. Teraz trzeba zastanowić się nad grubością. Przy wełnie merino ta grubość będzie opisana zazwyczaj gramaturą. Wełna trochę grubsza, czyli na przykład 260, ona nie musi być bardzo gruba w dotyku, ale już zapewnia dużo wyższy komfort termiczny. Jeżeli chodzi o syntetyki, sprawa nie jest taka łatwa, dlatego że ta gramatura nie jest opisana nigdzie na opakowaniu, ale za to w nazwie produktu znajdują się takie dodatkowe informacje. Jeżeli tam widzicie Warm, Thermo albo Extreme Thermo, jak na przykład w Brubecku, to znaczy, że to jest odzież przewidziana na zimne warunki. Jeżeli chodzi o leginsy, no to latem raczej z leginsów nie będziemy korzystać, ale no niektórzy robią tak, że zakładają na leginsy po prostu krótkie spodenki i w taki sposób wyruszają na szlak. Zimą, no pod spodniami nie zawsze będziemy potrzebowali te takie extreme thermo leginsy. Czasami zwykłe wystarczą, żeby po prostu lepiej reagować podczas dużego wysiłku fizycznego. No dobra, mamy materiał, mamy grubość, no i teraz długość rękawa. Teoretycznie wydaje się, że te z krótkim są na lato, te nie z krótkim nie są na lato, ale nie zawsze jest to takie proste, dlatego że czasami latem, jak jest duże słońce i chcemy zasłonić sobie przedramiona, no to wybierzemy wtedy cienką koszulkę z długim rękawem. I będzie też bardzo dobrze się sprawdzała. Rękawy zawsze można podwinąć. I tak przyda Wam się kilka koszulek, więc można postawić na jedną z krótkim rękawem na przykład, jedną z długim cienką i jedną z długim trochę grubszą i wtedy jesteście obstawieni na cały rok. Jak pewnie zauważyliście, ta koszulka, którą mam na sobie i te koszulki, które są na manekinie, no one są obcisłe. No i to dlatego, że jeżeli materiał przylega do ciała, no to dużo lepiej reaguje na wilgoć, szybciej ją odprowadza, lepiej utrzymuje ciepło i tak dalej. Ale nie każdy dobrze się czuje w obcisłych ubraniach. Dlatego można znaleźć koszulki na przykład w 100% z wełny merino, które są luźniejsze i wyglądają jak klasyczny t-shirt. I też naprawdę dobrze się sprawdzą. To by było na tyle. Wybieracie rodzaj materiału, grubość materiału, długość rękawka. No w sumie przy leginsach to nie ma znaczenia. I ruszacie na szlak. Albo gdziekolwiek na łono natury, gdzie chcecie aktywnie spędzać czas. Zaglądajcie na horyzont i widzimy się gdzieś na szlaku. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i do zobaczenia następnym razem.